Jan nazywany jest Dunsem, ponieważ urodził się niedaleko miasteczka o takiej nazwie, pod koniec 1265 roku. Jego ojczyzną jest Szkocja i jej imię także weszło do jego przydomka. W 1280 roku Jan wstąpił do franciszkanów. Przykład i inspirację do tego kroku dał mu stryj Eliasz Duns. 17 marca 1291 roku Jan otrzymał święcenia w angielskim Northampton. Przełożeni wysłali go następnie do Paryża, gdzie miał uzupełnić studia rozpoczęte na Uniwersytecie w Oksfordzie. Decyzja ta pokazuje, że Jan musiał cechować się wybitną inteligencją, skoro zasłużył na takie wyróżnienie. Paryż był wówczas niezwykle żywym ośrodkiem uniwersyteckim. Po zdobyciu pierwszych stopni akademickich nauczał. Po pewnym czasie powrócił znowu do Anglii, by nauczać w szkołach franciszkańskich. To z tego okresu pochodzi jego pierwsze dzieło Ordinatio. Wtedy też powoli zaczęła się jego sława jako europejskiego teologa średniowiecznego, która trwa do dziś. Papież Paweł VI przyrównał teologię Jana Dunsa do katedry gotyckiej. Obok potężnych i harmonijnych struktur, świętego Tomasza z Akwinu i innych mistrzów, myśliciele średniowiecza uważali, jak na trwałych podstawach i ze śmiałymi pinaklami, strzelistymi wierzchołkami, wznosiła się żarliwa refleksja Jana Dunsa Szkota. Następne lata życia Jana Dunsa Szkota to podróże po europejskich uniwersytetach, nauczanie coraz to nowych studentów i kolejne osiągnięcia naukowe, m.in. w Cambridge, Oksfordzie i Paryżu. W 1304 roku został w paryskim studium franciszkańskim mistrzem regentem, czyli dyrektorem teologicznego studium braci. Na kartach swego dzieła De Prima Principio modlił się: O Panie, Stworzycielu Świata, udziel mi łaski wiary, zrozumienia i uwielbienia Twego majestatu i wznieś mego ducha ku kontemplacji Ciebie. Ze względu na wysublimowanie i delikatność myśli zwany był doktorem subtelnym. Po kilku latach napięcia polityczne, proces przeciwko templariuszom, sprawiły, że przełożeni przenieśli go do spokojnej kolonii, gdzie miał kierować studium braci. W czasie pełnienia tej posługi zmarł 8 listopada 1308 roku. Miał wówczas 43 lata. Jego życie streszcza sentencja: Szkocja mnie zrodziła, Anglia mnie przygarnęła, wykształciła mnie Francja, strzeże mnie kolonia. Jan Duns Szkot był zwolennikiem dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Argumentował, że Chrystus, jako doskonały pośrednik, mógł i chciał wybawić swoją matkę nie tylko od grzechu powszedniego, ale także od grzechu pierworodnego. Najdoskonalszy pośrednik jest w stanie sprawić najdoskonalszy czyn pośrednictwa na rzecz osoby, dla której jest pośrednikiem. Najdoskonalszym pośrednictwem jest zaś zachowanie od grzechu pierworodnego. To, że się tak stało, można poznać po owocu łona Maryi. Jan Duns z wielką mocą głosił tajemnicę wcielenia słowa i był żarliwym obrońcą prawdy o niepokalanym poczęciu Maryi. Jako jeden z nielicznych wówczas teologów, odważnie i zdecydowanie bronił bezgrzeszności Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, stając się dla potomnych doktorem maryjnym. Kościół katolicki ogłosił w 1854 roku naukę o niepokalanym poczęciu Maryi jako dogmat wiary. W filozofii Duns Szkot głosił prymat abstrakcji nad bytem rzeczywistym. Według niego przedmiotem metafizyki jest byt jako byt, czyli najogólniejsza natura ujmowana aktem intelektu, który przenika przez wszystkie warstwy konkretu i dociera do bytu. Kongregacja do spraw beatyfikacji i kanonizacji, dekretem zatwierdzonym przez Pawła VI w 1972 roku, stwierdziła, że pisma Dunsa Szkota nie zawierają błędów przeciw wierze i moralności i zezwoliła na prowadzenie procesu na drodze badań historycznych. Po dokładnych badaniach życia i dziejów kultu sługi Bożego przeprowadzonych przez historyków i teologów, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych 6 lipca 1991 roku wydała dekret stwierdzający heroiczność jego cnót i dawność kultu. Papież Święty Jan Paweł II, ogłaszając go uroczyście błogosławionym w dniu 20 marca 1993 roku, określił Jana Dunsa Szkota jako piewcę słowa wcielonego i obrońcę niepokalanego poczęcia. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Jana Dunsa Szkota do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.